Cześć, ja nazywam się Magda Kurowska, tak jak zostałam przedstawiona. I w pierwszej kolejności chciałabym w ogóle podziękować organizatorom wydarzenia za zaproszenie, bo projekt, o którym dzisiaj opowiem, był pokazywany już kilkakrotnie na różnych wystawach artystycznych, konferencjach naukowych, ale po raz pierwszy mam takie poczucie, że ten projekt naprawdę pasuje do tematu wydarzenia, bo tematem tego wydarzenia jest piękno, natomiast projekt, o którym opowiem, eksploruje zagadnienie estetyki i interakcji, więc to bardzo w temacie, ale zanim o estetyce, to jeszcze chciałam krótko o sobie. W zeszłym roku kończyłam studia projektowe na uczelni School of Form w Poznaniu na Wydziale Communication Design. I to są studia projektowe, które są właściwie za miejscowym wydziałem Uniwersytetu SWPS i zrobiły bardzo ciekawą rzecz pod kątem takim programowym, a mianowicie połączyły edukację humanistyczną z artystyczną i taką projektową, w związku z czym studenci uczą się też, mają też zajęcia humanistyczne, takie jak psychologia czy socjologia, które są integralną częścią procesu projektowego, no i nie mogą od tego po prostu uciec. I dodatkowo od 2 lat pracuję w firmie Play jako projektantka w zespole zajmującym się user experience czy też service design, projektowaniem usług i ta praca polega na upraszczaniu wszystkiego, co tylko jest możliwe do uproszczenia, jak tylko się da, oraz na dbaniu o to, żeby po prostu klienci operatora jakby nie mieli problemu z takim codziennym kontaktem z operatorem i żeby wszystko było jak najprostsze. Więc jeśli jest ktoś na sali, kto korzysta z usług Play i nadal wyrywa sobie z głowy, to ja, włosy z głowy, to ja bardzo przepraszam, ale jakby wdrażanie nawet najmniejszych uproszczeń trwa czasami kilka lat. Projekt, o którym dzisiaj opowiem, właściwie temat, to estetyka interakcji i opowiem o tym na przykładzie projektu Magnetico, który zresztą jest obecny tutaj w holu na wystawie, więc można na własnej skórze zobaczyć, czym ta estetyka interakcji jest. I to jest projekt, który powstał właśnie na uczelni School of Form dwa lata temu, na zajęciach prowadzonych przez Wiesława Bartkowskiego z SWPS i Krzysztofa Golińskiego, którego nie muszę przedstawiać, bo zrobił to przed chwilą lepiej niż pewnie ja bym to zrobiła. I to jest projekt, który ja stworzyłam wspólnie z Kamilą Koźmiańską, która niestety nie mogła być tutaj obecna. No i tak, ten projekt powstał na zajęciach, które nazywały się właśnie Estetyka Interakcji. No i gdy my studenci, młodzi designerzy zobaczyliśmy ten temat, jakby nazwy tych zajęć na plan, no to byliśmy bardzo zdezorientowani, bo nazwa brzmiała bardzo, aż za bardzo artystycznie i właściwie nikt z nas nie wiedział, co na tych zajęciach będziemy robić. I usłyszeliśmy zadanie, jakie mamy do wykonania i brzmiało ono mniej więcej tak, że mamy zaprojektować interaktywny obiekt wpływający na odbiorcę w nietypowy, emocjonalny sposób. No więc okej, usłyszeliśmy ten temat, nadal nie wiedzieliśmy, z czym to się je, no bo właściwie nie ma tutaj podanej ani grupy docelowej, ani żadnego problemu, co jest oczywiście najważniejszym pytaniem na uczelni projektowej. No ale stwierdziliśmy, że musimy po prostu ten projekt zaliczyć i trzeba to zrobić, więc tak sobie podsumowałyśmy, co wiemy na ten temat. Wiedziałyśmy, że musimy znaleźć jakąś materię, która będzie estetyczna. Musi być człowiek i człowiek w zetknięciu z tą materią dozna czegoś estetycznego, czegoś takiego niesamowitego, emocjonalnego i magicznego. No i zaczęłyśmy poszukiwać pomysłów. W pierwszej chwili pomyślałyśmy, że zrobimy coś z wodą, no bo ona nam się wydawała taka bardzo naturalna, bardzo estetyczna. No i pomyślałyśmy, żeby zrobić taką wannę z wodą i gdy człowiek będzie po tej wodzie pisać, to opór, jaki będzie stawiać woda, będziemy przekładać na dźwięk czy na jakąś wizualizację. No ale stwierdziłyśmy, że za mało w tym jakiejś takiej konkretnej funkcji, więc do tej wanny z wodą dołożyłyśmy taki element na plecy, tak żeby ten opór był przekładany nie na dźwięk, nie na obraz, tylko na mechanizm masujący plecy. Czyli żeby człowiek mógł de facto poczuć swój dotyk na własnych plecach, co jest tak trochę niemożliwe do wykonania w takiej nieskazitelnej formie. Ale gdy zwizualizowałyśmy sobie, jak ten człowiek będzie w tej interakcji wyglądać, no to wyglądałby mniej więcej tak. Więc stwierdziłyśmy, że to już nie jest estetyczne, raczej to idzie w stronę komizmu, więc zmieniłyśmy trochę kierunek i pojawiły się opiłki żelaza i magnes. To jest akurat wynik poszukiwania materiału na złomowisku.
Pojawiły się opiłki żelaza, które stwierdziłyśmy, że mają bardzo ciekawą formę, tym bardziej jak się przykłada magnes do opiłków żelaza, one tak jakby stają dęba i tworzą bardzo fajną kompozycję, bardzo fajną materię, fajnie się układają. No więc stwierdziłyśmy, że chcemy, żeby to działało w ten sposób, że gdy człowiek przyłoży ręce do tych opiłków żelaza, to one będą automatycznie stawać dęba i człowiek będzie mógł je kontrolować i będzie mógł po prostu nimi w jakiś sposób sterować. I faktycznie to już nam się wydawało jakiś ciekawy kierunek, w związku z czym zrobiłyśmy prototyp tego. Zrobiłyśmy stół i zbadałyśmy go taką techniką, która nazywa się Wizard of Oz. I ona jakby umożliwia zbadanie doświadczenia poprzez symulację go, ale bez docelowej technologii w środku, czyli takim tanim kosztem można zbadać, czy to właściwie działa, czy nie. No i to wyglądało w ten sposób, że ustawiłyśmy stół mniej więcej taki jak ten i jedna z nas siedziała pod stołem z takim stałym magnesem. Jak tylko widziałyśmy, że ktoś przechodzi, to po prostu przykładałyśmy ten magnes, no i te opiłki stawały dęba. No i ludzie bardzo ciekawie na to reagowali. Mówili, że to jest faktycznie jakieś takie doświadczenie nietypowe, z którym wcześniej się nie spotkali. No ale mówili też, że to są opiłki żelaza, które są taką nieprzyjemną materią, nie można ich dotknąć. Można tylko przyłożyć rękę, ale nie można jakby tego bardziej poczuć i że to nie jest do końca to. My jednocześnie w tym momencie gdzieś eksplorowałyśmy taki kierunek w projektowaniu interakcji, który nazywa się Embodied Interaction i on mówi o tym, żeby w projektowaniu interakcji skupić się właśnie na takiej zmysłowości, na cielesności, żeby ta interakcja jakby odnosiła się do czegoś fizycznego, natomiast nie do logiki takiego symbolicznego przetwarzania. I ten kierunek nam się podobał, w związku z czym stwierdziłyśmy, że opiłki żelaza zamienimy na metalowe kulki, które nawet jak się na nie patrzy, aż prowokują do tego, żeby ich dotknąć. I gdy przyłożyłyśmy do nich magnes, zauważyłyśmy, że dzieje się coś z tego bardzo ciekawego, czyli z takiej sypkiej materii one stają się bardzo plastyczną formą, którą można lepić i z której można tworzyć abstrakcyjne formy. Więc na tym już pozostałyśmy i też stwierdziliśmy, że to jest bardzo w nurcie embodied interaction, tak? No bo to jest bardzo, bardzo cielesne doświadczenie, ale chciałyśmy trochę więcej. Chciałyśmy, żeby poza tym tylko i wyłącznie lepieniem z kulek było coś tam więcej, więc dołożyłyśmy do tego taką warstwę, taki aspekt społeczny. I zadziałało to w ten sposób, że gdy im więcej osób znajduje się przy tych kulkach, tym ciekawsze, lepsze formy można z nich lepić, większe formy. I dodatkowo dołożyłyśmy efekt, gdy ludzie odchodzą od instalacji, to wówczas te kulki się rozpadają i to jest taki element zaskoczenia, moment, w którym ludzie zaczynają wyrażać swoje emocje i chcą wrócić z powrotem, żeby znowu coś ulepić. Ale żeby nie być gołosłowną, to może pokażę, jak to wygląda na wideo. Są, które w tym.
teraz nieistotne. To akurat nie jest zdjęcie przypadkowej bomby, to jest zdjęcie tego, jak to wygląda w środku. Pokazuję to, nie chcę się zagłębiać w kwestie techniczne, tylko pokazać, jak to wygląda, żeby pokazać, że to nie jest magia, tylko za te wszystkie efekty odpowiadają po prostu cztery duże elektromagnesy, które połączone są z czujnikami zbliżeniowymi, ultradźwiękowymi, które są umieszczone w ścianie tego bębna. No i to wszystko jest sterowane przez Arduino Uno, czyli taki procesor, który można bardzo łatwo zaprogramować. Niektórzy mówią, że to jest łatwe jak układanie klocków Lego. No i działa to w ten sposób, że gdy ktoś podchodzi do instalacji i zakrywa ten czujnik swoją osobą, wówczas elektromagnes się włącza, zaczyna wytwarzać pole elektromagnetyczne i kulki zmieniają swój stan i zaczynają się lepić. Natomiast to tylko jeśli chodzi o warstwę taką technologiczną. Natomiast to jest zdjęcie z jakiś czas temu zrobione na konferencji w Kalifornii, gdzie też pokazywaliśmy Magnetico. I to jest zdjęcie, które... Właściwie wszystkie zdjęcia z tej konferencji wyglądają bardzo podobnie. Zawsze przy tej instalacji było dużo ludzi i w pewnym momencie zaczęliśmy zastanawiać się, dlaczego właściwie tak się dzieje, że ludzie chcą z tego korzystać. No bo to przecież bardzo proste działanie, zero-jedynkowe, ktoś jest, instalacja działa, można lepić, więc jakby bardzo prosty zabieg. I postaraliśmy się w jakiś sposób to zebrać w kilka takich wniosków, które mogą wytłumaczyć, dlaczego właściwie ludzie chcą z tego korzystać. Pierwsza, najważniejsza rzecz to to, że Magnetico jest czymś w rodzaju aktora społecznego, który ma jasno określony cel. Ma spowodować, żeby ludzie, którzy przechodzą obok tej instalacji, w miejscu, w którym się znajduje, żeby zatrzymali się na chwilę, ma w jakiś sposób tych ludzi sprowokować, czy też może raczej uwieść, żeby chcieli dotknąć, chcieli zatrzymać się i chcieli wejść w interakcję z tym obiektem, a dodatkowo z innymi ludźmi, którzy są dookoła i żeby zaczęli wspólnie kooperować i wspólnie coś tworzyć. I to się udaje ze względu na kolejny czynnik, jakim jest affordancja, w sumie wysoka affordancja. Affordancja to jest nic innego jak takie fizyczne cechy obiektów, które sugerują nam, użytkownikom, jak tych obiektów używać. I takim najlepszym przykładem są chociażby drzwi. Gdy stoimy przed drzwiami, które mają klamkę, wiemy, że powinniśmy je otworzyć do siebie. Natomiast gdy zamiast klamki jest stalowa płytka, wówczas to nam sugeruje, że powinniśmy te drzwi popchnąć. W związku z czym, gdy projektujemy jakiś przedmiot, ta affordancja powinna być zbieżna z funkcją, jaką ten obiekt ma pełnić. Tutaj funkcją było przyciąganie ludzi. Wiadomo, że elektromagnesy tego nie robią, bo nie przyciągają ludzi, więc trzeba było jakoś tutaj ograć to formą. Dlatego też ten obiekt ma taką cylindryczną formę, która jest formą otwartą, która od razu przywodzi na myśl chociażby palenisko czy nawet koksownik. Także od razu ludzie wiedzą, że to jest miejsce, które jest jakimś pewnego rodzaju skupiskiem i że warto do tego podejść. Dodatkowa rzecz no to materiał, jaki wykorzystałyśmy, czyli po prostu metalowe kulki, które wyglądają jak perły. No a wiadomo, że nic nie lepiej nie przyciąga jak po prostu błyskotki. A te metalowe kulki odbijają światło, są bardzo wyraziste, nie są kolcami, są po prostu kulkami, w związku z czym ludzie chcą zanurzyć w nie swoje ręce. Kolejna rzecz to znany dobrze z psychologii efekt kameleona, który mówi o takiej naszej skłonności do naśladownictwa ludzi, z którymi przebywamy. I ten efekt kameleona mówi też o tym, że gdy synchronizujemy się z kimś, robimy coś wspólnie, to wówczas zaczynamy siebie wzajemnie lubić. Zaczynamy nawiązywać jakąś głębszą więź. No i tutaj w przypadku Magnetico ten efekt kameleona też działa. I gdy ludzie zaczynają tworzyć coś wspólnie, lepić jakieś abstrakcyjne formy i odchodzą od instalacji i te kulki się rozsypują, to wówczas to jest taki moment, kiedy ludzie zaczynają wyrażać swoje emocje i mają takie poczucie, że zbudowali coś razem, jakąś konstrukcję, byli świadkami dekonstrukcji i że osiągnęli coś wspólnie. I też jest ciekawe, że podczas tego rozpadu tych kulek ludzie reagują wszyscy tak samo. Nieważne, czy to są dzieci, czy to są osoby dorosłe, czy to są ludzie ze środowiska naukowego. Wszyscy reagują zawsze tak samo. Albo śmieją się, albo przybijają sobie piątki, albo zaczynają bić brawa. Albo reagują też tak. Ja żałuję, że nie nagrywam wszystkich reakcji ludzi, bo niektóre są naprawdę spektakularne. I to jest też bardzo ciekawe, że w momencie tego rozpadania, gdy ludzie już coś wspólnie stworzą, zaczynają też się na siebie otwierać. Zaczynają być bardziej otwarci na dyskusje. Byliśmy też świadkami, gdy ludzie stali po prostu przez 30 minut przy instalacji,
zaczynając początkowo od tego, o czym jest ta instalacja, po co ona tu jest, jak to działa, a potem stopniowo przechodząc na zupełnie inne tematy i to byli ludzie, którzy właściwie siebie nie znali. Co też pokazuje, że to faktycznie w jakiś tam sposób otwiera ludzi na siebie. I też bardzo ciekawy wniosek przywiozłam z konferencji w Katowicach, gdzie też pokazywaliśmy Magnetico. I po tej konferencji jedna z dziewczyn podeszła do mnie i powiedziała, że dziękuję, że Magnetico się pojawiło na tej konferencji, bo ona jak nigdy wcześniej poznała bardzo dużo osób. Ponieważ była osobą, była introwertyczką, była nieśmiała i zazwyczaj stała gdzieś pod ścianą. Natomiast na tej konferencji, stojąc przez cały dzień przy Magnetico, poznała bardzo dużo ludzi i dużo nowych znajomych. I tak, zmierzając już powoli w stronę końca, to czym według mnie jest po tym projekcie i po tym, czego ja się dowiedziałam, obserwując zachowania ludzi w miejscach, w których to pokazywaliśmy, o estetyce interakcji możemy mówić wtedy, kiedy sam obiekt służący do interakcji jest estetyczny, czyli ma estetyczną formę. W przypadku Magnetico to jest minimalistyczna forma, też dopracowanie pod kątem ergonomicznym, czyli jakby wielkość tego obiektu jest uzależniona od wielkości, od wzrostu człowieka, też dopasowanie materiałów. Ten obiekt nie krzyczy, on wtapia się w tło, ale jednocześnie zaznacza swoją obecność. Dodatkowo interakcja musi być estetyczna. W tym przypadku jest to interakcja, która jest bardzo zmysłowa, bardzo sensualna, odnosi się do naszej cielesności, nie do logiki, co wydaje mi się jest w obecnych czasach bardzo potrzebne, bo praktycznie przez cały czas korzystamy z technologii takiej, z interakcji płaskich, korzystając z naszych smartfonów i jakby gdzieś o niektórych zmysłach zapominamy. I ostatnia rzecz to ten wymiar społeczny, który jest dopełnieniem i takim jakby spina te wszystkie poprzednie rzeczy, o których mówiłam. Natomiast ten projekt właściwie jest o doświadczaniu, więc to, o czym powiedziałam, to jest tylko teoria, więc zapraszam te osoby, które jeszcze nie dotykały, żeby dotknąć i przekonać się na własnej skórze, czym ta estetyka interakcji właściwie jest. Dziękuję. Thank you.